Na samym początku oczywiście musimy sobie nazwać wideoobchód. Wideoobchód prosty, przypisujemy go do konkretnego obiektu i teraz kolejna nowość. Możemy ustawić SafeStara w takim trybie wideoobchód, gdzie generowanie tego wideoobchodu będzie zależne od stanu uzbrojenia bądź rozbrojenia konkretnej strefy. Przykładem jest na przykład dom prywatny, gdzie mamy robić wideoobchody tylko i wyłącznie w momencie, kiedy konkretna strefa będzie uzbrojona. Bądź też odwrotnie, z jakiegoś powodu możemy na przykład w retailu, gdzie będziemy sprawdzać obsługę pracującą, budowę, kamizelki, takie rzeczy, możemy w tym momencie robić wideoobchody wtedy, kiedy konkretna strefa będzie rozbrojona. Wybieramy tutaj sobie strefę obiektu, tu mam strefę SMS, w momencie, kiedy strefa będzie rozbrojona, wideoobchody będą się generowały. Możemy oczywiście zmienić tutaj stan uzbrojenia, jeśli strefa będzie uzbrojona. Tutaj uwaga, jeśli chcielibyśmy, żeby dodatkowy obchód został wygenerowany w momencie uzbrojenia bądź rozbrojenia strefy, należy użyć do tego mechanizmu alertów i tam ustawić generowanie konkretnego obchodu od stanu uzbrojenia strefy. Oczywiście tutaj mamy jakby harmonogram generowania wideoobchodów. Tutaj mamy 21 do północy, od północy do 5 rano każdego dnia. Kolejną nowością, która pojawiła się w zeszłym tygodniu, jest dodanie priorytetu dla typu zdarzenia. Alarm, typ zdarzenia oczywiście był wcześniej, generowanego był wcześniej, natomiast teraz zawsze był priorytet 255. W tej chwili mamy możliwość ustawienia priorytetu. Jest to wygodne generalnie z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że możemy to wykluczyć oczywiście z pokazywania klientowi, czy sobie w ramach aplikacji SafeStar Go. Druga sprawa, niektórzy z Państwa prosili nas o to, żeby ten priorytet mógł być wyżej, z takiego powodu, żeby znalazł się on generalnie wyżej na liście zdarzeń w konsoli. Dlatego tutaj to zostało w tej chwili wprowadzone i jest to tak jak pokazuję w tym miejscu. Kolejna rzecz, okres obowiązywania, to nie muszę chyba tłumaczyć. Powtarzanie co ile minut, plus minus 10 minut. Plus minus daje nam element losowości, czyli generalnie jeśli ustawimy co 120 minut plus minus 10, będziemy mieć od kolejnej godziny losowany czas. Czas obserwacji, minimum x sekund na każdy widok. Tutaj to już przy samym robieniu wideoobchodu pokażę dalej, co tutaj na ten temat, do czego to służy. Kolejna sprawa, użyj rozszerzonego widoku obchodu. To właśnie włączamy wideoobchód w trybie rozszerzonym. Kolejna rzecz to jest wymagaj sprawdzenia wszystkich kamer w obchodzie. To jest też tutaj taki mały feature'ek, który umożliwia nam nakazanie operatorowi sprawdzenia wszystkich kamer, mimo tego, że użył w którymś momencie przycisku wykryto nieprawidłowość. Do tej pory było to zrobione w taki sposób, że w momencie, kiedy operator robiąc wideoobchód użył czerwonego przycisku, mógł bezpośrednio przejść do obsługi zdarzenia. Mamy tutaj w zanadrzu jeszcze kilka nowości, które oczywiście są do zapobiegania takim właśnie kreatywnym operatorom. Jedna z nich właśnie to jest wymagaj sprawdzenia wszystkich kamer w obchodzie. Czyli mimo zaznaczenia na czerwono nieprawidłowości, operator będzie musiał przeklikać wszystkie zdarzenia, wszystkie kamery i dopiero będzie mógł przejść do obsługi zdarzenia. Kolejna nowość, o której chcę powiedzieć, to są stop klatki dla każdej akcji. Jest to też wprowadzona rzecz w zeszłym tygodniu i jeśli zaznaczymy tę opcję, do notatek z wideoobchodu wpadną nam w tym momencie stop klatki zarówno dla użycia zielonego przycisku, jak i czerwonego i będziemy mogli to umieścić w raporcie.